Mówił pan doktor kilkukrotnie, wspominał nazwisko już tutaj pana Marcina Zielińskiego, może o nim pomówmy. Jest on takim swego rodzaju objawieniem tutaj, jeśli chodzi o polskie te środowiska charyzmatyczne, osób, które są w tym środowisku. Gromadzi ogromne rzesze ludzi. Na tych występach, które ja swego czasu oglądałem, no, jest cały przekrój społeczny, łącznie z osobami duchownymi. Zakonnice, kapłani się pojawiają. Ogromne wydarzenia, niezwykle silne duchowe przeżycia dla tych osób. Czy warto mówić źle o takim człowieku, który tak wiele dobra skupia dookoła siebie? Tutaj może od razu bym sprostował, bo nie chodzi mi o mówienie źle o Marcinie Zielińskim jako Marcinie Zielińskim, tak samo jak nie chodzi mi o mówienie źle o ojcu Adamie Szustaku. Ja staram się odnosić tylko do pewnych zachowań i wypowiedzi, które wydają się być błędne, wydają się często naganne. Jeśli chodzi o Marcina Zielińskiego, to jest aż nadto argumentów, żeby krytykować jego wypowiedzi i jego poczynania. Zresztą jest to bardzo ciekawa postać, bo tak jak pan wspomniał, jest on nie tylko bardzo ważny dla ruchu charyzmatycznego w Polsce, ale jest wręcz pewnym symbolem tego ruchu. Jest to chłopak, który ma zaledwie 20 kilka lat, który kończył AWF, a więc Akademię Wychowania Fizycznego, który był liderem małej wspólnoty Głos Pana Jest w Skierniewicach i tak jak pan powiedział, stał się niezwykle popularny. Na jego spotkania przychodzą księża, zakonnice, wielu ludzi przyjmuje z jego rąk błogosławieństwo, chociaż jest to osoba świecka, nawet arcybiskup Grzegorz Ryś uklęknął przed nim publicznie i też poprosił go o błogosławieństwo. I pytanie, kim on jest, że jest mu oddawana no w zasadzie tak wielka cześć, tak? I kiedy patrzymy na to, co robi Marcin Zieliński, na to, co mówi sam o sobie, to okazuje się, że był on w Stanach Zjednoczonych, tam przyjął namaszczenie z rąk wybitnych, tam znanych, popularnych protestanckich liderów, też przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego, słynnego Toronto Blessing, o którym wiele się już mówi i nie jest tajemnicą, że w tym ruchu ujawniły się zjawiska magiczne, ujawniła się gnoza, ezoteryzm. Zresztą państwa z tego miejsca też zachęcam do oglądania konferencji, do oglądania wykładów z konferencji, które się ukazały na Apologetikum TV. Konferencja miała miejsce w Częstochowie. Była poświęcona właśnie ruchowi charyzmatycznemu i tam dużo padło słów o Marcinie Zielińskim, takich konkretnych argumentów, dlaczego to nauczanie jego jest błędne. Więc z tego miejsca zachęcam państwa do obejrzenia tych filmów. Natomiast wracając do tematu, właśnie Marcin Zieliński był w tych Stanach Zjednoczonych i tam przyjął to namaszczenie, wrócił z rąk protestanckich liderów, wrócił do Polski i twierdzi, że na każdym spotkaniu, które prowadzi, co najmniej jedna osoba doznaje uzdrowienia. Tak? Biorąc pod uwagę, jak wiele ma spotkań, to wynikałoby z tego, że uzdrowił już kilkaset osób i co więcej, mówi publicznie, że przygotowuje się na wskrzeszanie ludzi, bardzo by tego chciał, tego pragnie. Jeszcze mu się to nie udało, ale liczy, że też mu się to uda. I prawdopodobnie, gdyby wierzyć jego słowom, to uzdrowił już więcej osób niż sam Jezus Chrystus i apostołowie wszyscy razem wzięci. Natomiast są co do tego pewne wątpliwości. Mówię pewne oczywiście eufeministycznie, dlatego że Marcin Zieliński nie przedstawił żadnych dowodów, ani nikt z jego otoczenia, świadczących o tym, że choć jedna osoba została uzdrowiona. My wiemy, że w Kościele katolickim są pewne procedury, że zbiera się w takich wypadkach komisja złożona i z teologów, i z lekarzy. Ona bada, weryfikuje, bierze pod uwagę historię choroby, bada dany przypadek na przestrzeni lat, czy ta choroba faktycznie się cofnęła, czy to miało podłoże naturalne, czy nadnaturalne, czy ta choroba nie wróci po latach, więc to wszystko bardzo długo trwa, natomiast nie słyszałem, żeby
choć jeden przypadek został poddany takiej weryfikacji. Natomiast sam Marcin Zieliński jako dowód uzdrowień na przykład przedstawia jakiś skan badań na Facebooku, tak, który ma świadczyć o tym, że dokonało się uzdrowienia. Jest to dosyć śmieszne. No, tak samo jak zaprosili go do telewizji śniadaniowej, przyprowadził tam kobietę z dzieckiem i ta kobieta zaświadczyła, że jej dziecko bolało brzucha, po modlitwie Marcina Zielińskiego przestał. No to nie jest poważne, tak? To jest coś, co ośmiesza Kościół, ośmiesza polskich hierarchów, ośmiesza księży, ośmiesza tych, którzy te spotkania organizują i którzy go promują, a dobrze wiemy, że promocja jego osoby jest gigantyczna, bo warto tutaj przypomnieć, że właśnie wspomniana strona twórcy wspomnianej strony zwiedzeni.pl przygotowali taki film, w którym występowali członkowie, byli członkowie wspólnoty Głos Pana, w którym działa Marcin Zieliński i oni zaświadczali, że Marcin Zieliński dopuszczał się wielokrotnie przeróżnych manipulacji, że kłamał, że ukrywał swoje związki z protestantami, że na zewnątrz prezentował inne nauczanie, w środku grupy inne nauczanie, że na przykład nigdy nie było u niego w grupie mowy o Maryi, nigdy on sam nie przedstawiał się jako ktoś, kto ma jakiekolwiek nabożeństwo do Maryi, a kiedy pojawiły się oskarżenia o to, to nagle ojciec Adam Szustak de facto zorganizował mu cykl konferencji o Maryi i on wystąpił jako wielki czciciel Maryi i członkowie tej wspólnoty przedstawiają argumenty za tym, że on zrobił to celowo, że po prostu stara się pokazać jako pobożny katolik, chociaż z nauczaniem katolickim też ma niewiele wspólnego. Po prostu realizuje pewien schemat, który jest używany w pewnych protestanckich sektach w Stanach Zjednoczonych, bo to, co on robi w ramach tak zwanych modlitw o uzdrowienie, to jest po prostu wykorzystywanie pewnych schematów działania, gdzie podejmujemy pewne czynności już dawno temu opracowane przez protestanckich czy pseudoprotestanckich liderów, chociażby w Stanach Zjednoczonych, i to przeszczepia na polski grunt. I z tym wiąże się teologia sukcesu, która głosi, że Bóg chce, abyśmy byli zdrowi i bogaci. Z tym wiąże się błędna demonologia, w której uważa się, że istnieją demony chorób i że teraz my powinniśmy te demony wypędzać. Z tym wiąże się tak zwana modlitwa rozkazu, w którym zwracamy się do choroby bezpośrednio, tak jakby była osobą, i każemy jej opuścić ciało i człowieka. I zastanawiałem się, skąd to się bierze, dlatego że Ewangelia, Pan Jezus w Ewangeliach nic nie mówi o tym, nie sugeruje nawet, że choroby mogą być wywoływane przez demony. Nauczanie katolickie też o tym nie mówi, jasno rozgranicza porządek przyrodzony, nadprzyrodzony, wskazuje, że choroby są skutkiem grzechu, ale nigdzie nie mówi o tym, że istnieją demony chorób, czy że demony wprost i bezpośrednio te choroby wywołują. Zauważmy, że jak mamy sakrament namaszczenia chorych i w starej formie, i we współczesnej, nie jest on związany z egzorcyzmem, czyli to pokazuje, że Kościół katolicki nigdy nie wiązał chorób z opętaniem czy zniewoleniem przez złego ducha i w związku z tym takie łączenie jest po prostu błędne. Kiedy się zastanawiałem, skąd to się wzięło, to dotarłem do takiego apokryfu, zresztą gnostyckiego apokryfu, Testament Salomona, w którym pojawia się taki wątek demonów chorób. Ale to było, jak podkreślam, w apokryfie, tak, odrzuconym przez Kościół, w dodatku w apokryfie gnostyckim, związanym z pewnym ezoterycznym podejściem. I to, co robi Marcin Zieliński, jest właśnie czerpaniem z takich gnostyckich źródeł. Zapewne on tego nie czerpie bezpośrednio z tego apokryfu, czy z innych gnostyckich źródeł, tylko zapośredniczył to w ruchu zielonoświątkowym, który, jak też napisałem w tej książce Rewolucja Charyzmatyczna, o której Pan na początku wspomniał, też jest przepojony myślą ezoteryczną.
Tutaj na czacie oczywiście dużo ciekawych rzeczy. Pojawił się taki wątek, że ten pan Marcin Zieliński często właśnie dmucha w mikrofon, przywołując w ten sposób Ducha Świętego. Ja powiem szczerze, że byłem świadkiem raz na mszy tego typu zachowania ze strony egzorcysty. Nie będę mówił personalnie, ale byłem świadkiem w Częstochowie właśnie tego typu zjawiska. Czy dmuchanie w mikrofon to może być przywoływanie Ducha Świętego? Czy należy to traktować poważnie? Znaczy jest to dosyć śmieszne. Znowu mamy tu do czynienia z pewnym ośmieszaniem Kościoła katolickiego, z ośmieszaniem naszej wiary. Aczkolwiek to dmuchanie w mikrofon to jest coś, o czym ja już nieraz słyszałem. Też pewien słynny charyzmatyk, który przyjeżdżał do Polski, kazał obecnym ludziom na spotkaniu kaszleć, bo mówił, żeby wykaszleli z siebie złego ducha, tak? No to są praktyki pseudoreligijne, to są praktyki tak naprawdę śmieszne, które znowu ośmieszają nas jako katolików, jako chrześcijan. Później ludzie, którzy przychodzą do kościoła, którzy o tym słyszą, myślą, że cała nasza wiara jest złożona po prostu z takich zabobonów, tak? Różnych śmiesznych rzeczy. No, tak samo jak za śmieszne należy uznać to, co Marcin Zieliński mówi, że on potrafi też leczyć na odległość. Wspomina, że uleczył jakąś kobietę, która połączyła się z nim telefonicznie z innego kontynentu. Tak, no, to są rzeczy niebywałe. On już uważa chyba, że posiadł dużo większe zdolności niż Chrystus, bo nawet Pan Jezus nie uzdrawiał przez telefon, chociaż nie było wtedy telefonów, ale jest to rzecz po prostu śmieszna, tak? Można o tym opowiadać w formie żartów, gdyby nie to, że nie tylko wielu kapłanów, ale nawet biskupów traktuje Marcina Zielińskiego i wielu jemu podobnych poważnie. I to, co mnie też najbardziej przeraża, to, że hierarchowie widzą problem. I biskup Andrzej Czaja, który zajmuje się tą tematyką, kiedy był na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, to mówił wyraźnie, że on dostrzega błędy w nauczaniu Marcina Zielińskiego. I to jest też dla mnie przerażające, że biskup zajmujący się tym tematem mówi, że dostrzega błędy, natomiast Marcin Zieliński jest wciąż zapraszany przez kolejnych kapłanów do kolejnych parafii i to też pokazuje, że nie ma tu żadnej kontroli, że nikt tego nie weryfikuje, że nawet kiedy są dostrzegane błędy, to nic się nie dzieje, nic się nie zmienia i obawiam się, że tu rządzi to prawo popularności. Tak jak ojciec Adam Szóstak jest bardzo popularny, przyciąga do kościoła, więc przymykamy oko na to, co mówi, dlatego że dzięki niemu są ludzie w kościele. Tak samo Marcin Zieliński jest bardzo popularny, więc to już nieważne, że wygłasza herezję, nieważne, że robi rzeczy śmieszne, ale skoro przyciąga, zostawmy. To jest ten prymat duszpasterstwa, tak? Prymat tego, żeby najważniejsze, żeby kościoły się zapełniały. Niestety takie myślenie prowadzi w konsekwencji do tego, że niedługo zamienimy kościoły w dyskoteki, bo to przyciągnie jeszcze więcej ludzi.